Tasty Stories to nasze cykliczne kulinarne wydarzenie, w którym co roku chcemy pokazać naszą gastronomię, ale też ludzi i wspaniałe emocje, które temu towarzyszą. Pogoda, jak widać, na razie jest taka sobie, ale jestem przekonany, że o 12 wyjdzie słońce zgodnie z prognozą i naprawdę będzie to wyjątkowy wieczór. To już druga edycja tego wspaniałego projektu, bardzo dobrze przyjętego przez naszych gości. Dlatego chcemy, żeby wydarzenie to wpisało się w nasz kalendarz i co roku zaskakiwało gości czymś nowym. W planie dzisiaj jest projekcja filmu. Zaraz po śniadaniu zapraszamy wszystkich gości do naszej sali, która jest specjalnie przygotowana. Film sprowokuje do dyskusji o tematach trudnych dotyczących jedzenia i do tego, co się dzieje na świecie. Film w obronie jedzenia na podstawie książki Michaela Pollana. To jeden z najsłynniejszych na świecie aktywistów żywieniowych, aktywistów ruchu slow. Myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do dzisiejszej kolacji, ponieważ pokazuje to, co jest początkiem całego pomysłu też na Tasty Stories. To, co propaguje Michael Pollan, to także to, żeby mieć przyjemność z jedzenia, żeby nie być wobec siebie zbyt radykalnym, ale także żeby mieć czas na celebrowanie posiłku, na celebrowanie wspólnych spotkań przy stole i właśnie temu służy to wydarzenie. Dzisiejsza kolacja wymaga od naszego zespołu ogromnego zaangażowania, mobilizacji, bo chcielibyśmy, aby ta kolacja wypadła jak najlepiej. Nasza dzisiejsza kolacja odbywa się pod gołym niebem i niewątpliwie sprzyja to prawdziwej przyjemności picia wina. Wina, które będziemy podawali, są podkreśleniem wyjątkowych dań. Natomiast oczywiście podkreślenie nie znaczy, że te wina będą tylko i wyłącznie tłem. Fajne miejsce, ciekawy koncept. Powiem szczerze, pierwszy raz brałem udział w czymś takim, gdzie kucharze przyjeżdżają, którzy mają zupełnie różne style, a gotują wspólnie. Była to kolacja na pewno z dużego naszego serca. Wydana naprawdę od serducha, gotowana dla gości, którzy dzisiaj tu dla nas przyjechali, tak naprawdę. Dużo emocji, dużo pracy, ogromne zmęczenie, ale na koniec ogromne szczęście. Także jestem bardzo zadowolony ze współpracą z Pawłem, Marcinem,
z moimi kolegami, którzy też pomagali nam, z moimi pracownikami. Uważam, że doskonała impreza.